Witam, drogie dziennikarki, drodzy dziennikarze, polscy i też ci zagraniczni. Jeżeli z zagranicy nie rozumiecie tego, o czym mówię, poproście polskich kolegów, żeby wam przetłumaczyli. Od początku tego kryzysu prosiłem, czasami nawet błagałem was wszystkich, redakcję, zajmijcie się tym tematem, granicy, mówcie światu, co tutaj się dzieje. Doskonale wiem, kiedy tutaj byliście, kiedy was nie było, kiedy wraz z moimi przyjaciółmi, aktywistami szliśmy do lasu, udzielając pomocy humanitarnej, chowając się po tym lesie. Nie widzieliśmy was. A jak się pojawialiście, to przystawialiście mikrofony pani Michalskiej, pani Zdanowicz ze Straży Granicznej. Czasami zapominaliście nawet o podstawieniu takiego mikrofonu pod usta nasze, aktywistów. Teraz dostaję, znaczy już od dłuższego czasu, propozycje, prośby od was o przekazanie wam moich nagrań, o przekazanie wam moich kontaktów, bo chcecie zrobić jakiś duży temat, bo chcecie gdzieś pojechać i macie na to pieniądze i że tak bardzo interesujecie się tą granicą. Ale ja was tutaj wcześniej nie widziałem. Nie wchodziliście z kamerami do lasu, nie szukaliście na własną rękę tego tematu, nie rozmawialiście z mieszkańcami. I oczywiście wraz z przyjaciółmi z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego jesteśmy na was zawsze otwarci. Zawsze w miarę naszych sił i możliwości udzielamy wam wypowiedzi. Ale wy teraz chcecie ode mnie tego, nad czym pracowałem przez tyle lat, co jest do udostępnienia, do obejrzenia na kanale Czaban Robi Raban. Prosicie o kontakty w momencie, gdy wcześniej was tutaj nie było. Gdy wcześniej nawet brakowało wam siły i odwagi, by w swoich mediach społecznościowych apelować o przywrócenie praw człowieka i zaprzestanie wywózek. Teraz jesteście odważni. Nie oddaję swoich materiałów, swojej pracy, nie oddaję kontaktów, ale mogę wam opowiedzieć o swoich przeżyciach. A wy pójdźcie do lasu i upomnijcie się o prawa człowieka.